Wow, dzień dobry, ale dzisiaj słoneczko pięknie grzeje nas w lica. Rozpoczynamy dzisiaj małe poszukiwanka. Jest ze mną dzisiaj Mariusz na robocie z Deusikiem dwójeczką. I naszym zadaniem jest odszukać dzisiaj jakieś pamiątki po tych rozbitych taborach. No, znajdujemy się w takiej miejscowości Podchrubieszowskiej, tak to nazwę i zawężę wam krąg poszukiwań. Cóż mogę rzec? Chcemy dzisiaj wzdłuż drogi się przejść, z racji tego, że skoro były jakieś rozbite tabory, skoro coś się tutaj działo i rzeczywiście te pamiątki tam historyczne, takie wrześniowe wychodzą. Czekajcie, ustawię się tak, żeby tak słoneczko dzisiaj świeci, że ciężko się ustawić. Większość taborów, jeżeli już były rozbite, to oczywiście po lewej, po prawej stronie drogi, gdzieś to powinno być wszystko tutaj skompresowane wokół dróg. To, co się znajduje w środku pól, to bardziej rzeczy, które przez lata orek, a no te pole przez te 80 lat było przecież cały czas gdzieś maltretowane, te zabytki krążyły, krążyły, przesuwały się i przesuwały, więc tak naprawdę miejsce, gdzie to pierwotnie trafiło do gleby, to już jest nie to, co dzisiaj, tak? Chcemy skupić się na tych rejonach przy samej drodze, zobaczymy, czy coś jakieś takie nam te tabory wyskoczą. Zobaczymy, czy jakaś pamiątka taka wrześniowa, drugowojenna nam wyskoczy. Lecimy dzisiaj oczywiście za polskimi elementami wyposażenia, za policją państwową, która tak pięknie nam tutaj gości co chwilę w każdym odcinku praktycznie. Cóż powiem? Powiem, że bez orzełka nie wracam, bo to najlepsze, co ostatnio wypowiedziałem i się udało. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się coś fajnego trafić i że ten odcinek również przybierze troszkę na wartości. Co tu dużo nawijać? No, zobaczymy, co tam wyjdzie w terenie. Do zobaczenia. Dobra, czasu mało. Ach, a ja dużo gadam. Już szybko sprzęciora wystawiamy. Mariusz już uderzył ładnie w pole. Patrz, jak pięknie dzisiaj słoneczko świeci. O, mamy co. I jedziemy tutaj poszukać. Cały ten teren obsiany jest pięknym wrześniem. A co nas czeka, to nikt nie wie, naprawdę. O kurde, ale... Słucham? O! Kurde, widzicie? Jeszcze dobrze na pole nie wszedłem. A Mariusz już krzyczy, że ma zajebisty guzik. Kurde, wiesz co to jest? Nie wiem właśnie. To? A to nie jest od kolczyka? Krowy? Nie, to na pewno nie. To jest guzik. Albo nap jakiś. G77587-4. No ciekawe, co? To na pewno nic zbydlęcego. Bo myślałem, że to wiesz, są takie... Nie. Ale nie rzeczywiście to. Tutaj łóżko było. No. No ciekawy guziczek. Może wy będziecie wiedzieli w komentarzu, od czego to może być. Jak numer broni trochę, nie? Jakiś śpieszny, no. No ciekawe. Bardzo fajnie. Patrz, jaki malutki sygnałek. Ale bardzo piskliwy i na wierzchu. Tutaj. O, guziolek. Widzicie to? Polski guzik. Patrzcie, jak się skomponował. Pięknie. Kurde. Piękny polski guzik z koroną. Jeszcze patrzcie, zobaczcie, z łóżkiem, ze wszystkim, pewnie jakiś guspol czy coś. O, piękności. Przetrzemy. No super, ale czad. O to właśnie chodzi. Polski wrzesień, jesteśmy na tropie. I zobaczcie, przy samej drodze. Widzicie? Zaraz samochód nawet tu przejedzie. Coś tam pipczą. Przy samej drodze, patrzcie. Piękny guziolek, no i super. I o to właśnie chodzi. Szukamy dalej wrześniowej historii polskich taborów 1939 roku pod Chrubieszowem. Nie będę ukrywał, że tu przy drodze to same śmieci praktycznie. No tu jest jakiś malutki sygnałek akurat. Ale widzę stąd, że jest to drucik jakiś mały. No same śmieci przy tej drodze, na razie nie ma z czego jeszcze nagrać tutaj, że tak powiem, fajnych rzeczy.
Tu jest jakaś większa stalóweczka, to ją sprawdzimy. O! Podkruwa. Ale to mały koń jakiś był, zobaczcie jaka to malutka podkrówka jest. Bardziej do buta niż do konia. Dobra, po długiej przerwie jakiś tu jest taki sygnałek. Niezbyt ciekawy, ale kolorowy. A niezbyt ciekawy może być dlatego, że jest głębiej. Dobra, coś tam wyszło. Po części widzę to. Kurde, elegancko. Warto było czekać. O rany, ale on będzie piękny. No ten guziol to będzie czad. Czekajcie, oczyszczę go trochę. Nie, no to jest piękności. Wow, widzicie tego orła? Zajebisty jest po prostu. A nie będę sobie szczędził słów. Jest świetny, poezja. Ja pierdzielę, czekajcie. Przetrzemy go jeszcze troszeczkę. Kurde, cudo. Wyciągnę kamerkę. Patrzcie jaki orzełek. To jest dopiero czad, malinka. Polski orzełek, patrzcie jaki piękny. Z uszkiem, jeszcze nie doczyściłem go, jeszcze z tyłu troszkę brudny. Ale na pewno będzie tam jakiś, kurczę, guspol, łódź czy co. Zaraz przeczyścimy i zobaczymy, ale czad. Patrzcie, troszeczkę go podczyściłem i mamy datę 1938, Warszawa, a na dole, na górze jest guspol. Czekajcie, ostrość wam lepiej złapie. O, widzicie? 1938, Warszawa, guspol. Super. Ale guziolek. No i szczęśliwy bardzo jestem, bo tego okresu szukamy tak naprawdę. I to jest, kolejne świadectwo tego, że te tabory gdzieś tutaj były rozbite. No i czat malinka. Na razie mamy dwa guziki polskie i w sumie jeszcze Mariusz ma taki guziczek z tymi oznaczeniami, z tymi numerami. Wie jak grosus, grosus na robocie. W gruncie rzeczy dzisiaj znajdujemy same guziczki, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że poza guziczkami wyjdzie nam coś ciekawszego. Powiedziałem, że bez orzełka nie wracam, jakby nie patrzeć, już jest orzełek i to dwa są orzełki, choć tak naprawdę na guziczku. Mariusza to już w ogóle nie widzę, gdzieś za górkę się schował. Ja jadę cały czas wzdłuż drogi, bo te tabory, jeżeli były rozbite, to tylko wzdłuż drogi. A mamy taką historię od 80-letniego mieszkańca, że jego tata zbierał przyprawy z tych rozbitych taborów, że te tabory były kuchnie jakieś polowe tu porozbijane, dużo przypraw, mówi, było. I on chodził i zbierał sobie te przyprawy, żeby mieć do domu. Także to też jest bardzo ciekawe, że jest tutaj było wszystko, po prostu tu było wszystko. W różnych miejscach są różne rzeczy, od Policji Państwowej po drugą RP, z wojskiem związane. Także od kucharza po marynarza wszystko tu jest. Tylko trzeba być skrupulatnym i powoli to odnajdywać. Do zobaczenia przy kolejnym sygnale. Nie mam momentu na jak kopałem, bo niestety tak wiatr wieje, że ja nie wiem czy mnie teraz w ogóle słychać. Ale patrzcie, monetka się tutaj ukryła. Może tam do słońca będzie lepiej widać. Perelowskie 2 złote, a tam. Nie no, musiałem wrócić, Mariusz też już idzie. Nie da się, po prostu się dzisiaj nie da. Zobaczcie jak drzewa tańczą tam za nami. Mega wiatrzycho dzisiaj wieje. Nie wiem czy mnie będzie dobrze w ogóle słychać. Ciężko się chodzi. Mam tyle błota na butach. Ojejku. Mała motywacja, bo tylko dwa guziki polskie trafiliśmy. Zobaczymy jeszcze co Mariusz tam trafił. Ale tak ogólnie to niezbyt specjalnie. No zmienimy teraz pole, pojedziemy w tam gdzie wychodziły oznaki Policji Państwowej. Obok się pokręcimy. Może coś takiego tam wyskoczy fajnego. A tutaj to totalna lipa, także przerywamy program, by nadawać z innego pola. Cześć. Dopiero od samochodu odeszliśmy.
Tutaj Mariusz se kopie, a my mamy sygnałek tutaj gdzieś już wykopany w dołku. O kurde, co on się wzbudza. A może do Mariusza? Gdzieś tutaj. Wow! Kurde! Ja pierdzielę, znowu orzeł, chłopie. Orzeł policji państwowej, jeszcze z całym słupkiem kompletny, patrzcie. O rany, no nie wierzę, patrz. A taki sygnał był niechciany. Przy samej drodze taki piękny orzeł policji państwowej. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Ale jest czadowo, no kurczę, widzicie, zmiana miejscóweczki. I dosłownie, no może nie pierwszy sygnał, bo miałem tutaj po drodze kilka od tego samochodu. Tu Mariusz obok mnie kopie, też miał jakieś aluminium, nie aluminium. I taki patrzę sygnałek, myślę, a kopty nie nagrywałem na początku. A tu taki orzeł wychodzi jeszcze, patrzcie jaki cały słupek jest konkretny. O wow, no nie no. Kurde, ja wiem, że to mało prawdopodobne, że tak wychodzi z te orły, ale to naprawdę jest prawdziwa historia. To jest naprawdę historia z gruntu rzeczy, naprawdę. Tu nie ma nic ściemnianego. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo cały czas ten wiatr wieje, ale już mi się Micha cieszy, znaczy, że rzeczywiście owocnie. Kurde, ja teraz się przylepię do tego miejsca i tu będziemy szperać i szperać i każdy sygnał będziemy wam pokazywać. Jest, jest, jest. Ale historia. Kurde, i teraz widzicie, no nie nagrywałem od początku. No kto by się spodziewał? Wow, tak sobie właśnie uświadomiłem, że znowu powiedziałem na początku filmu, że bez orzełka nie wracam. Ja muszę chyba mówić tak na każdych poszukiwaniach, żeby tak było owocnie. No zajebisty jest ten orzeł, no po prostu brak mi słów, żeby go opisać. I jeszcze jest cały słupek w ogóle, to już... No tak kompletnego, pięknego orła jeszcze nie mieliśmy. Brakuje tylko tych nakrętek, nie wiem czy one zostawały, czy jakoś... No nie możemy znaleźć tych nakrętek do nich, ale... Wow, wow, wow. Teraz już mimo wiatru nie odpuszczę wam żadnego sygnału. Jest kolejny sygnał. Ja to powinienem zmienić kanał na wykrakałem w gruncie rzeczy. Bo dzisiaj mówiłem, że bez orzełka nie wracam. I ostatnio tak samo powiedziałem, że bez orzełka nie wracam i też był orzełek. No kurczę. Muszę zmienić teraz na coś innego. Kurde, już myślałem, że jakiś nieśmiertelnik, a to tylko śmieciuch przydrożny. No Mariusz mówi, że ma sygnał 90. Co to? Aluminium. No kurde, ja też mam bardzo, właśnie bardzo wysoki. I to też pewnie będzie aluminium, ale... Już. Opa, mówię, nagram. Dobra, coś dużego na pewno. Duże aluminium jakieś, ale na razie nie widzę. A, dobra, ty. Jakiś kurek, ale jest to już drugi taki trafiłem. Zaraz Mariusz może coś nam powie. Patrz, o taki osiężny element i już drugi taki trafiłem i dookoła są py wszędzie, widzisz? Py, 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 py. Ciekawe, czy to jakieś może być wrześniowe? Co wy o tym sądzicie? Mówi, że ma fajny sygnałek. Drugi orzeł policji państwowej, to nie są żarty, to nie są ćwiczenia. Ja już wam pokazuję ten swój orzełek i Mariusz jeszcze swój do kamery. I ten Grosus tutaj na robocie, patrzcie. Dwa orły policji państwowej, dwa orły, czajcie to? Ale nieziemski dzisiaj odcinek, a miało być, a taka lipa była. W ogóle nie było motywacji, wychodziły kulki, bagno na tamtym polu, zmieniamy miejscówę i co? I mamy to. Nie mogę, ale jazda. Uhuhu. Ale słuchajcie, kończymy ten temat, bo emocje trzeba dawkować. Będziemy się żegnać z Mariuszem, żegnać się z wami, bo dwa orły policji państwowej, dwa guziki, to już jest naprawdę finał. Jest, na dzisiaj jest już dość. Musimy dawkować te emocje. Dzięki, że nas śledzicie. Do zobaczenia w kolejnym grosowym odcinku, a my jeszcze szukamy na was, dla was na kolejny konkret materiał. Hej! Cześć. Siemka.